Moim dzisiejszym gościem na Targach Książki Katolickiej jest Stanisław Krajski. Panie Stanisławie, czytelnicy mogą tutaj na targach nabyć pana najnowsze książki. Jakie to są książki? No, wszystkie książki, a ostatnie no to Odzyskać niepodległość, która wyszła w listopadzie zeszłego roku, i Masoneria 2018, która wyszła w czerwcu zeszłego roku. Dopiero po wakacjach wyjdzie moja nowa książka Masoneria Polska 2019. Proszę czytelnikom zdradzić, co znajdą w Masonerii 2019. To już jest któraś z kolejnych masonerii z datą danego roku, bo pan co roku wydaje taką książkę. Która to jest książka? Co roku nie, była tylko 1993, 1999, 2000. 9, 2012, 2014, 2017 i 2018. I teraz będzie 19. Co w 18? Czy to są aktualna kronika działań masonerii, czy coś bardziej opisowego o tej bardzo szkodliwej organizacji? Znaczy, nie wszystkie moje książki mają w tytule datę. Natomiast te, które mają, to bieżącym wydarzeniom związanym z masonerią poświęcone jest tak gdzieś jedna trzecia, jedna druga książki. Natomiast książka też jest poświęcona jakiemuś wybranemu tematowi, więc na przykład Masoneria 2012 była poświęcona masonerii rytu francuskiego. Masoneria 2014 to była kwestia przede wszystkim finansów i gospodarki, jak tam masoneria tym manipuluje. Natomiast Masoneria Polska 2019 ma podtytuł Wojna demonów i to dotyczy organizacji demonicznych związanych z masonerią lub stanowiących wprost masonerię, które ostatnio zaangażowały się w znacznej mierze również w Polsce, prawda? I jednym z wątków jest pokazanie współpracy Chabad Lubavitch, czyli żydowskiej organizacji kabalistycznej, hasyckiej, z PiS-em. Czy można odnieść z pana książki takie wrażenie, że właśnie PiS jest ekspozyturą polityczną tej żydowskiej organizacji? Nie, tak bym nie powiedział. Trzeba by zajrzeć do alfabetu braci Kaczyńskich, który wyszedł bodajże w 2008 roku, gdzie tam pada pytanie do Jarosława Kaczyńskiego, czy wszedłby pan w koalicję z masonerią? I Kaczyński odpowiada, dlaczego nie? I to, co dzieje się dzisiaj, szczególnie od rządu Morawieckiego, ale wcześniej również, to jest koalicja PiS-u z różnymi obediencjami masońskimi. Czyli można powiedzieć, że PiS obecnie jest w koalicji z masonerią. Tak jest. A jakie są tego takie najbardziej jaskrawe przykłady? To znaczy, ta współpraca przebiega w wielu płaszczyznach, to znaczy ja o tym już pisałem w książce Masoneria Polska 2017 u progu katastrofy, gdzie pokazałem, że pierwszy rząd pisowski już był rządem koalicyjnym, prawda? W definicji wicepremiera jest to, że on się pojawia z reguły wtedy, kiedy reprezentuje ugrupowanie koalicyjne. Było trzech wicepremierów spoza PiS-u. Teraz jest premier i dwóch wicepremierów spoza PiS-u, prawda? I to jest, czyli Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Szkolnictwa, Ministerstwo Finansów w poprzednim rządzie. I w tych perspektywach jest ścisła współpraca wyraźnie z masonerią, no, ale oczywiście nie tylko w tych trzech perspektywach. A takie przykłady konkretnych, właśnie najbardziej jaskrawych działań promasońskich PiS-u? Ojej, to aż trudno mi wybrać. Znaczy, kojarzy mi się w pierwszym rzędzie kwestia finansów. Kiedy PiS dochodził do władzy, to 5% pieniądza na rynku to był pieniądz papierowy i metalowy. 95% to był pieniądz elektroniczny wykreowany przez banki z reguły masońskie, komercyjne.
Natomiast no, PiS robi wszystko, żeby ta ilość pieniądza elektronicznego była o wiele większa, czyli żeby te nie było 5% papierowego i metalowego, tylko nie wiem, 1% na przykład. I w tej chwili te banki mogą kreować pieniądz praktycznie bez ograniczeń. I tak kończąc, jeszcze poproszę, żeby pan nam pokazał, jak wygląda właśnie ta najnowsza książka. Tak, to jest właśnie książka pana Stanisława Krajskiego, Masoneria Polska 2018, Wojna Demonów, o koalicji Dużo PiSu z Masonerią. Następna będzie w wakacje 2019. Bardzo panu dziękujemy. Dziękuję bardzo. Super.